Dzień dobry dzieci i młodzieży, z tej strony Człowiek Warga. Zapraszam na 27 sierpnia do programu Co się stało. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Turystyki. W tym miejscu oddajemy hołd pracownikom punktu informacji turystycznej w Radomiu i w Wołominie. Oby chociaż jedna zbłąkana duszyczka odwiedziła Was w ten dzień. Obchodzimy również Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. Kiedyś byli to obrońcy narodu z czasu II wojny, a dziś zwykli liderzy, czyli jakie czasy, tacy bohaterowie. Dziwmieniny obchodzą Amadeusz, Eleazar, Gaja, Gajusz, Hiltruda, Mirabella, Mirela, Przedbor, Urban, Wincenty, Zybert oraz imiona, których nie powinno się używać, czyli Adolf i Adolfa. Jeżeli znasz jakiegoś Adolfa urodzonego po 45 roku, to koniecznie zgłoś to na policję albo do Wardęgi. Zacznijmy kauteczką z Polski. W 1446 roku zwycięstwo wojsk Koszalińskich nad Kołobrzyskimi w bitwie pod Tatowem o kontrolę nad handlem morskim. Dzisiaj miasta te również mają wojska w postaci pseudokibiców. I oni też walczą o handel, ale czymś zupełnie innym. A jak ty chcesz zająć się handlem, to lecimy z pomocą od Allegro. Mamy dla ciebie kodeks spółek handlowych. Dowiesz się, czy twoja działalność jest zgodna z prawem. W 1879 roku otwarto Port Drzewny w Bydgoszczy, czyli pierwsza akademia piłkarska w kraju. W 1919 roku Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu narodowościowego na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie, który nie doszedł do skutku. Jak nie doszedł do skutku, to na ch**a wracasz dupę, Wikipedio. W 1990 roku Sejm RP przyjął ustawę o wyborze prezydenta RP. Tam jest na pewno zapisane, że kandydat na prezydenta musi być memem. Sprawdźmy wydarzenia z okolic naszego królestwa. W 1810 roku wojna na Półwyspie Iberyjskim, zwycięstwo wojsk portugalsko-brytyjskich nad francuskimi w bitwie pod Bukako. Bitwa pod Bukako? To brzmi bardziej jak nazwa kostiumowego filmu porno. W 1905 roku Albert Einstein opublikował pracę o równoważności masy i energii, czyli według tej teorii biegnący wini jest równoważny bombie atomowej. Na szczęście nie da rady biegać, ale taka tańcząca grycanka może wysadzić studio TVN-u. W 1936 roku otwarto odcinek autostrady łączący Berlin ze Szczecinem. Niemcy chciały sobie zrobić wakacyjną trasę nad morze, musieli się nieźle zdziwić i wkurzyć i dlatego wzięli sobie cały kraj. W 1969 roku w Kalifornii seryjny morderca znany jako Zodiak zasztyletował studentkę i ciężko zranił jej towarzysza. Nie ma tego złego, bo dzięki temu otrzymaliśmy naprawdę niezły film Davida Finchera. Czas na przegląd odciętych pępowin. W 1533 roku urodził się Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, król Polski. Batory nie znał polskiego, ale to nie jedyny taki przypadek w historii naszych władców. W 1947 roku holenderski piłkarz, trener Dick Advocaat, czyli jego imię i nazwisko to pojazd dla wszystkich prawników. W 1971 roku na świat przyszła Agata Kulesza, polska aktorka. Nikt na to nie wpadł, a powinna zostać twarzą marki Agata Meble. Chociaż właściwie nie, bo po idzie sprzedaż spadłaby lawinowo. W 1976 roku Francesco Totti, włoski piłkarz, mówi, że pierwszy raz uprawiał seks w wieku 12 lat, a ona miała 17. Widzicie, gimby? Da się! Da się! I tak to nic w porównaniu do Bartka, który miał wtedy lat 7, ale on miał 40. W 1984 roku Avril Lavigne, kanadyjsko-francuska piosenkarka, dowód na to, że punk nie umarł i ma się dobrze. Co? Naprawdę się ma napisałeś dowód na to, że punk nie umarł i ma się dobrze? Na koniec porcja nekrologów. W 1590 roku, 13 dni po wyborze, zmarł na malarię papież Urban VII, kończąc w ten sposób najkrótszy pontyfikat w historii papiestwa. Przeżył 69 lat, czyli takie małe zwycięstwo w tej śmierci. W 1991 roku zmarł Stefan Kisielewski, polski pisarz, felietonista, kompozytor, polityk, poseł na Sejm PRL. Mówił, że jesteśmy w dupie, ale problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać. I to powinno być motto portalu Podrywacze. I to wszystko na dzisiaj. Historyczne robaczki już jutro. Raul pozabawia Was swoją pedotwarzą. Tymczasem subskrybujcie kanał i bawcie się dobrze jak zwykle od 7 na tym kanale. Arrivederci! Arrivederci!